płacimy, nikt nawet nie będę o tym mówił, bo to jest jasne. Z tym, że niektórzy oprócz tego, że jest użyteczny, rozumiany by się to, może także jako słuszny. Z tego co tutaj znalazłem też taką definicję. Może ja ją przytoczę, żeby była jasność. No, że każdy po prostu utilitarny traktuje już od razu jako coś użytecznego, ale zauważyłem, że też może być traktowany jako synonim terminu słuszny. I to Aneta Breszko uważa, że jest to zespół poglądów prezentowanych w ramach etyki normatywnej, określających zasady słusznego działania w oparciu o tezę, że obejmują one swym zasięgiem innych ludzi lub szerzej istoty zdolne do cierpienia. Teraz tak, od razu nasuwa się pytanie, czy można w ogóle karę śmierci analizować z punktu widzenia utylitarnego. Czy kara śmierci jest użyteczna z jednej strony, a z drugiej strony, czy kara śmierci jest słuszna? Kara śmierci może być celem samym w sobie, znaczy możemy ją po prostu stosować w ramach, nazwijmy to, justicji, czyli wyrównania, tak zwanej też retrybucji. Ktoś popełnił czyn zabroniony, zbrodnię, zabójstwa i my stosujemy wobec niego karę śmierci, opierając się nie na kwestiach takich, czy ona ma czemuś służyć, ta kara śmierci, lecz skupiamy się na tym, że kara śmierci jest celem samym w sobie. Tak można byłoby to określić. W tej prezentacji chodzi mi bardziej o kwestie właśnie utylitarne, to znaczy takie, czy ona ma czemuś służyć. I teraz tak, Cezary Beccaria w swojej książce, to był, można powiedzieć, najstarszy utylitarysta z tych trzech nazwisk, które wymieniłem, był po prostu, żył najwcześniej z nich wszystkich. W takiej słynnej swojej książce o przestępstwach i karach wyraził dezaprobatę wobec kary śmierci, właśnie także z pobudek, czy też z powodów utylitarnych. Cezary Beccaria mówił, opierał w ogóle swoją całą teorię, swoją koncepcję na umowie społecznej. Mówił, że ustawy są tak naprawdę cząstkami, mnóstwem cząstek naszej wolności, którą my poświęcamy po to, żeby pozostałą część wolności realizować w sposób bezpieczny, czy też bezpieczniejszy niż w przypadku, gdybyśmy tych ustaw, czy też tych cząstek, cząstek wolności nie oddali. Cezary Beccaria upiera się w przekonaniu, że ludzkość sama tak zadecydowała właśnie o oparciu o umowę społeczną. W trakcie tutaj właśnie przyczynkiem była książka zakupiona zresztą na 10. Wydziale Filozoficznym za jakieś grosze straszne, wydana pod redakcją Natasza Szulcy z UG. Współczesna etyka cnót, możliwości i ograniczenia. Bardzo fajny zbiór artykułów i przekładów na język polski. Wydany był bodajże pokonferencyjnie przez właśnie Szulców, zorganizowana konferencja była w Gdańsku. No i tutaj mamy różne teksty, jedne bardziej szczegółowe, inne mniej szczegółowe. I na tym właśnie skupiłam moją analizę. Jakie mamy tutaj pierwsze jakby wyznacznik tego, czym jest etyka cnót, pisze właśnie Natasza Szulca we wstępie, że etyka cnót współczesna, będziemy ją tutaj lokować w drugiej połowie XX wieku początki i będziemy rozróżniać między deontologią a utylitaryzmem, tak, nawiązując do wcześniejszego referatu. I te dwie etyki będziemy nazywać etykami bardziej czynu, działania, tak, skupiającymi się na tym, jakby co robimy, jakie są konsekwencje naszych czynów. Podczas gdy etyka cnót będzie tak zwaną etyką podmiotową, dokładnie agent-centered ethics. Czyli ważne będzie tutaj, kto działa, a nie tylko jak działa, jakie są tego konsekwencje. No i do przedstawicieli możemy zaliczyć oczywiście chyba dla studentów UWR może znana postać McIntyre'a, tak, i jego dziedzictwo cnoty After Virtue, tłumaczone przez profesora Chmielewskiego. Mamy tutaj Martyn Nussbaum, może ona już jest tak mniej znana, bo z przekładów mamy chyba tylko jedną książkę o klonowaniu bodajże, o czymś takim, ale to jest pani, która generalnie pisze o roli emocji, o właśnie tyle, o dziedzictwie Arystotelesa, stoików, o roli kształcenia kulturowego i etyki we współczesnych demokracjach i tak dalej. Mam też Nancy Sherman, której tekst właśnie o stoicyzmie, wagi filozofii stoickiej dla tak zwanej etyki wojny. Tu jest przekład w tym zbiorze, więc bardzo fajny tekst.
Robert Audi, też wspomniany wczoraj, i jeszcze parę innych osób. No i tutaj moje dwa ostatnie slajdy, w ogóle tak mega skrótowo potraktowane, są takie. Pierwszy slajd to ogólne postulaty, czyli zebrałam po prostu do kupy wszystkie etyki cnót, które gdzieś tam się przewijają i właśnie to, co dla nich jest wspólne, co je będzie wyróżniać pomiędzy deontologią a utylitaryzmem. A ostatni slajd to zalety i wady, tak przeze mnie też pogrupowane. Zalet jest trochę więcej, może tendencyjnie, albo są bardziej rozbudowane, a wad jest trochę mniej, ale być może są cięższe kalibrem. Więc ogólne postulaty etyki cnót. No będzie to teleologia już jakby wzięta od Arystotelesa, tak? Czyli teoretycznie idea jest taka, że jeżeli jesteśmy ludźmi cnotliwymi, to dążymy do dobrego życia i jakby osiągamy to dobre życie, które utożsamiamy tutaj ze szczęściem, tak? Koncepcja eudaimonii. Aczkolwiek to dążenie, jakby to szczęście nasze jest takie w pewnym sensie akcydentalne, tak? Bo już samo rozwijanie w nas cnotliwości powinno nam starczać do tego, żeby... Dyskusje na temat kołowej, czyli linearnej koncepcji czasu, no i później wiadomo, od XIX wieku już taka właściwa filozofia dziejów poprzez Hegla, Marksa, Engelsa. Tak dzisiaj wydaje się ona trochę zmarginalizowana, wypchnięta na drugi plan. No i postaram się właśnie znaleźć po pierwsze odpowiedzi na przyczyny, dlaczego tak się stało i z jakiego powodu odeszliśmy od filozofii dziejów. Z drugiej strony znaleźć jakieś przykłady w dzisiejszych czasach jej uprawiania. No i tak... takie najbardziej oczywiste powody, które można znaleźć, że właśnie tego symbolicznego 89 roku jako pewnego końca filozofii dziejów jest oczywiście upadek bloku wschodniego i upadek największego jak do tej pory w historii ludzkości próby wprowadzenia takiego końca dziejów, wprowadzenia utopii w życie. Marksistowska utopia, która przez kolejne pokolenia była od 17 roku była próbowano ją wprowadzić w życie w krajach bloku wschodniego, no nie udała się, no i nie tylko nie udała się, co oznaczało pewną bankructwo idei, ale została też bardzo mocno związana z totalitaryzmem. I w tym momencie do świadomości wielu ludzi doszło do powiązania takiego bezpośredniego utopii z totalitaryzmem i zerwania z taką uprawianiem tego rodzaju filozofii. No, taki namysł był już obecny od właściwie czasów II wojny światowej, natomiast no, przy braku nowych ośrodków, które by tam się tym się zajmowały, no, w pewnym sensie upadł. Z drugiej strony zaś no, powstanie kapitalizmu, znaczy powstanie, triumf... w związku z tym, że oderwała się kompletnie właściwie od jakiegoś celu nadrzędnego, któremu miałaby służyć. Są to w dużej mierze tylko jakieś dywagacje na różne tematy. Często tworzenie koncepcji takich, jakby to nazwać, gwiazd śmierci, które są oparte na jakiejś fałszywej logice, gdzie wystarczy odnieść twierdzenia do nich samych, aby wykazać ich fałszywość i zupełnie je oddalić. I moim zdaniem wiąże się to przede wszystkim z kryzysem cnót, kryzysem męstwa, kryzysem miłości, w nas samych, jako filozofach, jako ludziach. I tutaj było już trochę wstępu, jeśli chodzi o Arystotelesa, który właśnie no, podejmował refleksję na temat tych słów. I chciałbym tutaj przytoczyć jego zdanie, które pozornie może mój cały wywód uznać za niewiele wartościowy. Otóż Arystoteles o cnotach mówi tak. Cnót nabywamy dzięki uprzedniemu wykonywaniu czynów etycznie dodatnich, jak się to dzieje także i w dziedzinie innych sztuk. Tych bowiem rzeczy, których trzeba się nauczyć, by je wykonać, tych uczymy się właśnie przez ich wykonywanie. A za chwilę mówi jeszcze, słusznie tedy mówi się, że człowiek staje się sprawiedliwy dzięki sprawiedliwemu postępowaniu, a umiarkowany dzięki postępowaniu umiarkowanemu, natomiast nikt z tych, co nie postępują w ten sposób, nie ma żadnych nawet widoków osiągnięcia dzielności etycznej. Ludzie jednak na ogół nie postępują w ten sposób, lecz uciekając się do rozważań słownych, sądzą, że uprawiają filozofię, i że dzięki temu osiągną wysoki poziom etyczny. Zachowują się przy tym podobnie jak chorzy, którzy uważnie słuchają, co mówi lekarz,
nie spełniają jednak żadnego z jego zaleceń. Tak samo więc, jak tamci, lecząc się w ten sposób, nie uzyskają zdrowia cielesnego, tak samo i ci, filozofując w ten sposób, nie nabędą zalet duchowych. Tutaj, jak widzimy, no Arystoteles zwraca uwagę na to, że same dywagacje, sama refleksja, same słowa na temat etyki, na temat cnót są próżne, ale co jest ważne, właśnie zwraca uwagę na też sposób filozofowania, sposób uprawiania filozofii. Dla niego filozofowanie samo w sobie jest nieodłączne też od wzrastania w cnotach, jak to było widoczne też u Sokratesa. Filozofia jest, czy filozofowanie jest bowiem też jakimś działaniem. Filozofia jest działalnością i nie może się zatrzymywać na samych słowach. Tutaj Arystoteles też posługuje się takim przykładem, mówiąc o tych cnotach, że no, przypomina to jakby budowanie domu. No i ten dom, są ludzie, którzy w ogóle domu nie budują, ale ci, którzy budują, mogą budować go także źle. Czyli samo uprawianie filozofii może człowieka niekoniecznie prowadzić gdzieś do bardziej cnotliwego życia, ale wręcz przeciwnie, do zepsucia, do głoszenia jakichś fałszywych twierdzeń, do głoszenia fałszów i rozpowszechniania ich. I co tutaj jest ważne też dla Arystotelesa? Otóż zarówno dla Arystotelesa rozumne życie, sama rozumność musi zakładać jakiś cel ostateczny życia. To znaczy człowiek racjonalny, człowiek rozumny jest to człowiek, który posiada w swoim życiu jakiś cel ostateczny i podporządkowuje mu swoje cele cząstkowe w życiu. Jeśli bowiem celu ostatecznego nie ma, no to te cele cząstkowe no nie mają żadnego ładu i składu i trudno powiedzieć, jaki za nimi leży sens. Święty Tomasz zresztą mówi podobnie, tylko używa tutaj pojęcia pojętności. I jego zdaniem człowiek, który nie posiada jasno określonego celu życia, jest człowiekiem niepojętnym, czyli nie jest w stanie pojąć zbyt wiele, dlatego że skoro nie rozumie, po co żyje, to jak może zrozumieć cokolwiek, co w tym życiu się wydarza. W sensie ogólnym, dla człowieka celem jest dobro i na to zwraca też uwagę Arystoteles, który, jeśli mówimy o miłości, czym ta miłość nie jest, prawda, a nie tylko czym jest. I tutaj dosyć ciekawą odpowiedź daje na to pytanie Antoine de Saint-Exupéry, którego większość z nas kojarzy z Małego Księcia. Napisał też taką książkę jak Twierdza, to jest właściwie dzieło jego życia opowiadające o takim dużym księciu. I mówi on tak, nie wolno ci mylić miłości z szaleńczą żądzą posiadania, które niesie najgorsze cierpienie, gdyż wbrew powszechnemu mniemaniu miłość nie przynosi cierpienia, natomiast przynosi cierpienie instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości. Bo jeśli kocham Boga, to idę drogą, utykając, aby go zanieść innym ludziom. Nie sprowadzam tej miłości do niewolnictwa i karmię się tym, co on daje innym. A tego, kto kocha prawdziwie, rozpoznaję po tym, że nie można go zranić. Tego, kto umiera za królestwo, królestwo nie może narazić na szwank. Można mówić o niewdzięczności ze strony człowieka, ale kto może mówić o niewdzięczności królestwa? Królestwo budujesz swoimi darami, a jeśli rozważasz, jakie uznanie w zamian otrzymałeś, nędzne to rachunki. Ten, kto poświęcił życie dla świątyni i przemienił swoje życie w jej mury, kochał prawdziwie. Jakże mógłby się poczuć skrzywdzony przez świątynię? Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje. U podstaw waszej miłości jest nienawiść, gdyż zatrzymujecie się przy osobie pewnej kobiety czy pewnego mężczyzny, traktując ją jak nagromadzone bogactwo i zaczynacie nienawidzić, podobnie do psów biegających wokół miski, wrogich każdemu, kto spoziera na ich jadło. I tę egoistyczną zawiść o jadło nazywacie miłością. A ledwo ktoś wam okaże miłość, już z tego wolnego daru czynicie niewolę, tak jak w przypadku fałszywych przyjaźni. I gdy tylko otrzymacie dowody miłości, już zaczynacie czuć się pokrzywdzeni. I aby tym lepiej poddać sobie drugiego człowieka, dręczycie go widokiem swojego cierpienia. Cierpicie zresztą naprawdę, ale to właśnie cierpienie jest mi niemiłe. Dlaczegoż zatem miałbym je podziwiać? I mówi dalej, przyjaźń poznaję po tym, że nie może doznać zawodu, a prawdziwą miłość po tym, że nic jej nie zdoła ugodzić. Choć można cię okraść z tego, co otrzymujesz, kto ma moc okraść cię z tego, co daje? Mieć pewne reguły przyjęte z całością społeczeństwa. Stara się nie dopuścić do istnienia demokratycznego nadmiaru, czyli tego czegoś, co uświadamia nam pewien dyssens, pewien konflikt, pewną niekonieczność istniejącego obecnie stanu rzeczy. Czyli policja jest tutaj rozumiana w szerokim znaczeniu. Ranciere przyjmuje to znaczenie za Foucaultem, który z kolei wskazuje na XVIII i XVII wiecznych myślicieli społecznych,
głównie z Francji i z Niemiec. Niestety uciekły mi nazwiska, więc w tym momencie nie przytoczę. Natomiast w takich wczesnych teoriach państwa policja miała być nie tylko tą formacją, która ma monopol na przemoc w czasie pokojów, by utrzymywać porządek. Policja miała się ogólnie zajmować administracją w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa. Znaczy dosłownie policja miała odpowiadać za cały układ administracji ekonomicznej, prawnej, czyli po prostu przywołując Johana von Justi, swoje Agamben go przywołują. Polityka była relacją państwa z innymi państwami, czyli relacją między równymi, można powiedzieć. Natomiast policja była relacją państwa z własnymi obywatelami, czyli sposobem utrzymywania porządku wewnątrz